wzmacniacza gitarowego jeszcze u mnie nie było. Znaczy filmu ze wzmacniacza gitarowego. Mamy tutaj taki sobie wzmacniaczek. Używany był do basa. I coś się w nim zepsuło. Już zdążyłem go trochę rozebrać. Ale pomyślałem, że skoro jest to wzmacniacz, to zrobimy odcinek z naprawy tego urządzenia. Wzmacniacz nie gra, w związku z czym pierwsze, co należy sprawdzić, to sprawność głośnika. No jak widzimy, jest to 6-ohmowy głośnik, więc tą częścią zajmować się nie będziemy. Głośnik sprawny. Trzeba zajrzeć do wzmacniacza. Jak to jest zbudowane? No, jest to bardzo prosta konstrukcja. Na wzmacniaczu TDA2030A tutaj mamy układ opóźnionego załączenia i zasilacz, który zasila nam diodkę power. Tak jak widzicie, tylko to chyba. No, ciężko tutaj wywnioskować, ponieważ jak widzicie, nie ma do czegoś takiego schematu, ale jest tu na pewno jakiś zasilacz i tylko tyle o tym wiem. Trudne. No, dobra, zobaczmy, co to ma za regulację. Ma dwa wejścia i regulację głośności dla obu wejść. I co jeszcze, jak to we wzmacniaczach gitarowych bywa, korygowanie brzmienia jest w dwóch, trzech lub czterech podzakresach. W dwóch się raczej nie spotyka, bo w gitarze też trzeba middle, średnie tony, podciągnąć do góry. Niskie tony, średnie tony drugie, czyli gdzieś, jak mamy charakterystykę częstotliwościową, to ten wcześniej, ten trochę później podbija, w zależności od upodobania gitarzysty. I podniesienie wysokich tonów. Mamy wyjście na słuchawki i wyjście liniowe. No i oczywiście włącznik power. Duży transformator, jak na takie małe urządzenie, to jest 14-15 W. No, ale widzimy, że ten transformator może tutaj mieć ze 30 W. No i ten zagadkowy układ. Wzmacniacz na razie nie gra, więc musimy sprawdzić dlaczego. Dlatego go rozebrałem, żeby zrobić mu wstępne pomiary. No nie wiem, jak to urządzenie jest zbudowane, ale skoro wzmacniacz nie gra, no to wydrukowałem sobie aplikację. Sztuczne obciążenie włączyłem. No i próba, zobaczymy, czy to gra. Diodka się świeci. No nie mamy żadnego napięcia na wyjściu, co jest bardzo, bardzo radosną informacją. Musimy sprawdzić inne elementy tego wzmacniacza. Kolejnym etapem może być sprawdzenie, czy oba transformatory są sprawne. W związku z tym podłączę napięcie i spróbujemy tutaj się jakoś postarać zmierzyć napięcie w tym miejscu. W związku z czym włączam zasilanie, patrzę, czy nie ma gdzieś zwarcia, raczej nie. Dobrze. Diodka tam świeci. Tutaj mamy 230 V. Teoretycznie powinno być. Tak, a ile mamy na wtórnym? 12,6. Dobrze, ten mamy załatwiony. I sprawdzamy jeszcze drugi z transformatorów. To na pewno trafiłem. No. Drugie strafo ma masę tutaj i dwa odczepy idą z uzwojenia tutaj, jak widzicie, biały, tu na dole, biały i dwa niebieskie. Więc zasilanie być może jest symetryczne.
Musimy to sprawdzić, czy ten transformator ma napięcie wyjściowe. Napięcia nie było na wyjściu, dlatego że nam nie chwycił ten przekaźnik. Tutaj mamy przekaźnik zasilany 12 V. Jak widzicie, tutaj mamy wyjście z mostka, tu mamy tranzystor. I ten przekaźnik jak na razie nie chwycił, więc nie wiem dlaczego. To po pierwsze, dlaczego nie chwycił. Muszę sprawdzić, czy jest napięcie na cewce, czy nie jest coś tutaj zepsute. Może tu jest jakiś układ opóźnienia tego załączenia. Dobrze, kontrolujemy to dalej. Sprawdziłem napięcie na mostku i jest 12 V, ale nie chwyta nam przekaźnik, bo na cewce przekaźnika tutaj nie ma napięcia. Być może ten układ jest uszkodzony i dlatego nie daje nam napięcie na układ scalony tam, nie załącza nam tego transformatora. Obejrzałem sobie układ ten opóźniający i już zauważyłem, że tu jest uszkodzenie, mianowicie ten kondensator ma urwaną nóżkę. Poprawiłem wcześniej trochę luty, ale to może być przyczyną, ten brak pojemności, że po prostu nie mamy stałej czasowej odpowiedniej na to, żeby układ się uruchomił. Dobrze, wymienimy sobie ten kondensator i sprawdzimy, czy to działa. Włożyłem ten układ z powrotem, załączam napięcie i czekam. No niestety, coś jeszcze szwankuje, bo przekaźnik nam nie załączył. Trzeba pomyśleć. No już się jakoś tam udało to odpalić. Jak prawdę mówiąc, to poprawiłem luty tutaj na tej płytce. No i mamy niespodziankę, bo wzmacniacz ma jakieś napięcie na wyjściu. 2 V na pewno zaszkodzi głośnikowi. Tutaj mam połączenie takie tam na rezystor 8-ohmowy. 2 V. Wejście ściszone. I wiecie, co jest zaskakujące? Mamy dużą niesymetrię, jeżeli chodzi o napięcie zasilania. Bo aż prawie 2 V. I może te 2 V na wyjściu wynika z tego. Muszę się rozczytać w tej instrukcji serwisowej. Ale nie powinno być na wyjściu napięcia, prawda? Więc być może ten układ scalony jest uszkodzony. Trzeba by przedstawić ten układ scalony w ogóle, bo tak zacząłem o nim mówić i nie skończyłem. Tak jak widzicie, w opisie jest to wzmacniacz mocy, scalony wzmacniacz mocy, nadający się nawet do wzmacniaczy HiFi, ale doświadczenie mi mówi, że ten wzmacniacz ma strasznie duże zniekształcenia, więc nie jest przyjemne słuchanie tej końcówki. Wiecie, można tak bezustannie wymieniać podzespoły, elementy. Można sprawdzać lutowanie, ale najlepiej, żeby zrozumieć ten układ, to po prostu go rozrysować. Więc teraz przystąpię do rysowania tego układu. Tutaj mamy sygnały z wejść, tych wejść obu. Jeżeli jest cisza, kondensator się naładuje, bo mamy z tej strony masę i wzmacniacze operacyjne podają nam sygnał do blokady tranzystora, żeby włączyć tryb standby. W momencie załączenia napięcia zasilania ładujemy sobie ten kondensator, który z opóźnieniem włącza nam przekaźnik. To tak ogólnie. Tyle, co mi się udało szybko narysować. Miałem wcześniej inny rysunek, ale stwierdziłem, że to jest mało czytelne. Trzeba te kostki rozrysować trochę. No, widzicie, tak wygląda zasilacz. Tutaj jest zasilacz. I generalnie można powiedzieć, że nie wiem, dlaczego ten układ działa. Będę musiał teraz wymyśleć, jakie tu powinno być napięcie, policzyć. Mamy zasilanie 14 V. Więc 1,04 to jest 100 kilo. To jest tutaj 100 kilo rezystor, 4,73, 4,7 kilo, nie, 47 kilo jest tutaj. Muszę podzielić sobie, z tego dzielnika wyciągnąć
napięcie, jakie powinno być na wejściu odwracającym i zobaczyć, dlaczego mi się ten układ tak rzadko załącza. Zrobiłem symulację tego układu i tak sobie pracuję ten układ w tym komputerze już 10 minut i jakoś mi się nie udało przy zwarciu wyjść, czyli tych dwóch tutaj wejść, które pochodzą, to jest to, które pochodzą z wejść wzmacniacza. Niby to w teorii miało robić tak, że jak nie ma sygnału na wejściu, no to w ten czas wzmacniacz przechodzi w tryb standby. Chodzi sobie to 10 minut już, no i jakoś się standby nie przełączyło. Może ta symulacja nie potrafi tego zrobić. Teoretycznie powinno się tak stać. Praktycznie widzieliście, że układ nie chce się w ogóle włączyć. Praktycznie powinno być to tak, że po zaniku napięcia zasilania tutaj natychmiast powinien się rozłączyć ten przekaźnik. Ja tu mam wyłączone, jak widzicie, przekaźnik jeszcze sam sobie troszeczkę pracuje. Pewnie ładunek z tego kondensatora jeszcze jest na bramce. Chociaż z drugiej strony zanik napięcia zasilania powinien rozłączyć już nam ten przekaźnik. Przy tym rozłączaniu i opóźnieniu musicie pamiętać, że symulacja traktuje tutaj jako cewkę przekaźnika jako układ, który gromadzi energię i ponadto ten kondensator też gromadzi energię, w związku z czym to opóźnienie jakieś tam występuje. Mówiłem o tym gromadzeniu ładunku. Usunąłem diodę, która powoduje to, że ten obwód się nam tutaj w cewce zamyka i chroni układ przed przepięciami. I zobaczcie, w całym układzie pojawiło się znowu napięcie oddawane z cewki. Trzeba pamiętać o tym, żeby wszelkiego rodzaju układy, które sterujemy sobie i zawierają przekaźnik, żeby ochronić je, zastosować właśnie diodę, która nam tutaj ładnie zabezpieczy układ przed pojawieniem się napięcia przed przepięciami. Pamiętajcie, dioda zabezpieczy Wam układ, w którym pracuje cewka przekaźnika. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Układ ma zbyt dużą stałą czasową, żeby na przykład po włączeniu przekaźnika tutaj, w tym miejscu przekaźnik już się nam załączył, żeby rozłączenie lub włączenie tego włącznika tutaj powodowało nam chwilowe odłączenie napięcia. Ma zbyt dużą stałą czasową. Załączenie z przetwornikiem lub bez przetwornika ma taki sam czas reakcji. Więc nie wiem, po co firma gitarowa wprowadziła ten element. Zresztą widzicie po napięciach, że są takie same. Może gdy zmniejszymy wartość tego przetwornika z 600 ohmów, powiedzmy, do 60, to zmieni się coś. Praktyczna uwaga do tej symulacji. Symulatory są fajne, ale nie zastąpią wiedzy elektronika i doświadczenia, które, nie wiem, nabywa wraz z pracą. Dlatego oprócz tego, że ta symulacja Wam przedstawi działania obwodu, sami też musicie posiadać jakąś wiedzę, żeby wiedzieć, gdzie są błędy lub czego ta symulacja zasymulować nie może. To jest bardzo prosta symulacja do prostych obwodów. Także wracam do pracy. Pomijając znaczenie tego układu i jego funkcję, mówiłem Wam wcześniej, że wzmacniacz mocy ma napięcie na wyjściu. Lutowałem tutaj nowy, a gdzie jest ten stary? Tu. Tutaj jest ten stary, który był uszkodzony. Lutowałem nowy. Układ mi się załączył od razu. Bzd, słychać brum. Głośnik coś tam nam podaje. Ściszmy go trochę. Mamy tu regulację, jak to we wzmacniaczach gitarowych bywa. Wszystkie regulacje w poziomie minimalnym. Dodałem basu, zdjąłem, dodałem middle one, zdjąłem,
Middle Ba, czyli średnie, i soprany. Można uznać, że wzmacniacz został naprawiony. Jeszcze go chwilę potestuję. No nie mam uruchomionej gitary basowej. Leży sobie w futerale bez przetworników, więc nie zaprezentuję wam, jak odtwarza on brzmienie gitary basowej. No wzmacniacz posiada okropny przydźwięk. No ale działa. To jest najważniejsze. Znaczy... Może jak właściciel przywiezie gitarę, to jeszcze fragment z gitarą nagram. Okej, moja opinia o tym piecyku. No nie jest zbyt pozytywna, jest to tanie urządzenie. Regulacja barwy dźwięku zrobiona w obwodzie wzmacniacza operacyjnego. Wzmacniacz końcowy to TDA2030A, czyli 14-watowy wzmacniacz. W tym układzie chyba nawet i trochę mniej, bo nie mamy zbyt wysokiego napięcia zasilania. No cóż, tak to wygląda. Brakuje tutaj tego górnego uchwytu, no ale to nie moja rzecz, żeby to naprawić. Trzymajcie się. Spadła mi szyba w tym samochodzie. Widzicie, wklejona jest na taśmę klejącą. Będę musiał to naprawić. Trzeba odkręcić wkręty, które mocują tapicerkę, i wyjąć cały mechanizm. Szybę trzeba odkręcić od prowadnicy i usunąć te wkręty, żeby wyjąć mechanizm. To jest element wykonany z aluminium, który był osadzony tutaj. A nieważne w jaki sposób. I nam ten silnik po prostu przytrzymywał, żeby zębatka, która tutaj jest, mogła nam podnosić szybę. No i ten wyrwany element jest tutaj. Tutaj jest zębatka. I to jest spornik do drzwi. Tutaj na tym jest uchwyt do szyby. I po prostu ten krzyżak się schodził w taki sposób i nam szybę podnosił lub opuszczał. Tu trzeba wspawać jakąś tulejkę. Tulejka i czpień już jest przymocowany. Teraz tylko trzeba wykonać spaw. Teraz spaw trzeba oczyścić, zabezpieczyć przed korozją i można montować do auta. Nic nie jest wieczne, ten samochód i tak pójdzie za 2 lata na złom, więc takie zabezpieczenie wystarczy. Super. Teraz wystarczy założyć tapicerkę. Nie chce mi się już w tym zimowym dniu tutaj grzebać z tym, bo jak widzicie, trochę krzywo wchodzi do góry. To sobie zrobię kiedy indziej. Dzisiaj zimno jest, jest grudzień i zaczyna się zima. I tak przy odrobinie samozaparcia i umiejętności spawania można w starym gracie naprawić szybkę. Dobra. Zimno jest, więc kończę i pozdrawiam.